Dzień dobry, nazywam się Sebastian Drupka, jestem prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Spinnaker. Jest ze mną pani główna dyrektor naszych wszystkich placówek, pani Ewa Sało-Kłobukowska i pani wiceprezes Stowarzyszenia Joanna Łata. Nie ma dzisiaj z nami pani Iwony Majorka, ale niestety ma w tej chwili bardzo ważne spotkanie online z Warszawą. Nie może uczestniczyć w tym spotkaniu, chociaż bardzo chciała. Nasza przygoda, jeżeli tak mogę to powiedzieć, z pomocą Ukraińcom zaczęła się tuż po wybuchu wojny, kiedy w telewizji widzieliśmy to, co działo się na granicy. Wysyłaliśmy tam naszych kierowców co weekend. Przywozili tutaj uchodźców, byli zaopatrywani, nakarmieni, dostawali od nas rzeczy, czy to, co potrzebowali, jakieś środki higieniczne, środki czystości, i w większości byli rozwożeni po Polsce lub rozwożeni tam, dokąd chcieli jechać. Z tego transportu została u nas tylko jedna osoba. Jest to dziewczyna, która pochodzi z Wysp Komory, Fatima, i do dzisiaj z nami została. Pozostali rozjechali się po Polsce. Kolejna informacja, która do nas dotarła, to była to informacja z PFRON-u, który nas poinformował, że w szkole w Stalowej Woli, w sali gimnastycznej, na podłodze, na matach, na materacach przebywa bardzo dużo matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zostały ewakuowane z Kijowa. I poproszono nas o to, czy możemy w jakiś sposób pomóc. Prawdę mówiąc, wtedy nie bardzo wiedzieliśmy, jak możemy pomóc, ponieważ zakwaterowanie tak dużej liczby osób, no bez jakiegoś własnego internatu, bursy czy jakiegokolwiek takiego obiektu, jest prawie niemożliwe, ale w związku z tym, że PFRON bardzo nam pomaga w otaczaniu opieką dzieci niepełnosprawnych, zdecydowaliśmy się pomóc. Z pomocą przyszli nasi rodzice, naszych uczniów, którzy bardzo dużo tych rodzin ukraińskich wzięli do siebie. Natomiast kilka osób przez jakiś czas, kilka rodzin przez jakiś czas spało też w szkole. Trwało to około 2 miesięcy. Udało nam się w tym czasie powynajmować mieszkania na mieście, pokwaterować te rodziny, otoczyć opieką taką, jaką, do jakiej Spinnaker jest najlepiej przygotowany, czyli szkolną, czyli rehabilitacja, czyli opieką psychologa. Mieliśmy w tym czasie również psychologa takiego od właśnie takich spraw kryzysowych, panią z Ukrainy, która też opieką objęła panie, które tutaj przyjechały, i w zasadzie tak to wyglądało. Później PFRON musiał, jak powiem, podjąć jakieś decyzje. Udało się pozyskać im środki i mogliśmy wystartować w projekcie, który zakładał taką większą asymilację tych osób, czyli takie jeszcze większe otoczenie opieką. Natomiast projekt również zakładał, że my musimy zapewniać mieszkania. W związku z tym musieliśmy wszystkim wynająć mieszkania i wszystkich otoczyć opieką. Oczywiście korzystaliśmy z tych środków, które były, ponieważ otoczyliśmy opieką ponad 80 osób. To było ponad 20 rodzin i wynajęliśmy 17 mieszkań. Koszt miesięcznych samych mieszkań był na poziomie ponad 50 tysięcy złotych. No stowarzyszenia, myślę, że żadnej organizacji nie stać na to, żeby w tak długiej perspektywie utrzymywać tyle mieszkań. Ukraińcy wydawali się być bardzo zadowoleni, ponieważ nawet w telewizji kijowskiej śniadaniowej pojawiły się 2 filmy, które wychwalały nas, a także z tego, co wiem, również w naszej telewizji zbliżeniowej TVP Zbliżenia również był materiał, w której również występowali i również byli bardzo zadowoleni. Po pewnym czasie nie wszystko jednak zaczęło wyglądać tak różowo, jak się na początku wyglądało. Tutaj może poproszę panią. A w tej pierwszej fazie, kto finansował pobyt Ukraińców? Bo z tego, co ja pamiętam, to
pierwsze jakieś informacje na temat pomocy rządu dla osób, które pomagają Ukraińcom, pojawiły się kilka miesięcy później. Jak to wyglądało na początku? Kto finansował pobyt Ukraińców u Was? Tutaj muszę jasno to powiedzieć. Były to prywatne środki pani Iwony Majorka. Pieniądze pierwsze, które się pojawiły, takie rządowe, to... Z tego co pamiętam, to był to koniec chyba sierpnia, początek września. Czyli prawie pół roku później. Dokładnie. Pierwsze kłopoty w zasadzie zaczęły się u pani Asi, która no, jako wiceprezes stowarzyszenia zgodziła się pomóc i przyjęła dwie osoby do swojego domu, które żyły i mieszkały z nią pod jednym dachem. A jakie to były kłopoty, to może nam powie pani Asia. Wraz z mężem tutaj na prośbę, że tak powiem, i w wynikającej sytuacji zdecydowaliśmy się pomóc dwóm siostrom, które opiekowały się niepełnosprawnym dzieckiem oraz dorastającym chłopakiem. Mieszkali oni w hotelu na terenie Grudziądza. No, warunki nie odpowiadały panią. Panie zgłaszały, że są zmuszane do pracy w zamian za mieszkanie. Więc no, z uwagi na dobro tych pań, na chęć pomocy, zdecydowaliśmy się przyjąć ich pod swój dach. Pierwsze tygodnie no, wyglądały dosyć spokojnie. Natomiast po dwóch tygodniach zaczęły się pojawiać wygórowane żądania. Panie w liście zakupów, którą mi tworzyły, wypisywały, że potrzebują cielęciny i to w kilogramach, że potrzebują pomidorów w jakich ilościach, że zakupy, które my, że tak powiem, robimy z nimi, są niewystarczające, że potrzebują środków z wyższej półki no do jedzenia. Panie tak samo zaczęły stawiać żądania odnośnie temperatury w mieszkaniu, chociaż ona była taka sama dla nas, jak i dla pań, które mieszkały. Do tego pojawiły się no niestety negatywne wiadomości tutaj do pani Iwony, do pana Sebastiana wysyłane na nas, że no my nie prostamy tak, oczekiwaniom im, że jest im źle i tak dalej. No myśleli, że my się o tym nie dowiemy, może chęć też uzyskania jeszcze lepszych standardów tym kierowała. Po czym pojawiły się do mnie zapytania tych pań, a właściwie żądania, że mam sfinansować turnus dla ich niepełnosprawnej córki, bo ona tego wymaga. Pomimo tego, że miała rehabilitację tutaj na miejscu, w spinakerze zapewnioną, no cały czas te żądania rosły i rosły. Próbowaliśmy rozmawiać, no niestety się nie dało. Po czym panie pewnego dnia pod osłoną wieczora po prostu się wyprowadziły, zostawiły mieszkanie puste. A koszty, które należało ponieść na utrzymanie tych dwóch sióstr, tak, były dwie siostry, tak? Tak, dwie siostry z dwójką dzieci. I kto ponosił? No ja z mężem ponosiłam przez te dwa miesiące, jak u nas mieszkały. A jakikolwiek zwrot w ogóle, który się pojawił, no to był po kilku miesiącach, bo też nie było tego na początku. Tylko my nie patrzyliśmy na to. Nami się kierowała się chęć pomocy tym osobom, dlatego że, tak jak powiedziałam, panie zgłaszały, że jest im źle, że potrzebują tej pomocy. No my jako rodzina też z dziećmi niepełnosprawnymi po prostu otworzyliśmy się na je, a no spotkał nas zawód i to był pierwszy, który zaraz się pojawił na początku. Kolejną rodziną, która została przez Iwonę Majorkę usuniętą z opieki Spinakera była Janina z córką i tutaj powodem było wchodzenie w cudze życie prywatne i zawodowe. A trzecią rodziną była Olga z mężem i trójką dzieci za kłamliwe oskarżenia i bardzo, bardzo roszczeniowy sposób podchodzenia do spraw. O tym, dlaczego Janina z córką została usunięta, powie może pani Ewa, a ja wrócę do trzeciej rodziny. Trzeba rzeczy tutaj nazwać po imieniu, bo mówimy ogólnie, że no, została usunięta z takich przyczyn wchodzenia w życie w prywatne, też trochę tutaj zawodowe. Pani Janina po prostu czuje się porzuconą kobietą, zakochała się w mężczyźnie i z tego powodu czuje się tak jakby oszukana, ponieważ chciała sobie to życie jakoś zorganizować, chciała w tej placówce tutaj funkcjonować, może i rządzić trochę. I dlatego czując się osobą tak jakby no trochę porzuconą,
te jej marzenia, które sobie wymyśliła na ułożenie swojego życia osobistego i prywatnego, nie zostały zrealizowane i z czystej kobiecej zemsty robi to, co robi. Obrzuca nas obelgami, obraża, wyzywa panią Iwonę Majorkę, używając bardzo wulgarnych słów, śmierdząca stara baba, krowa, debilka, osoba chora psychicznie. To jest podstawowe podłoże tego, że pojawiają się takie negatywne komentarze gdzieś w sieci. To, że pani Janina pisze o tym, że zostały wyrzucone matka z dzieckiem niepełnosprawnym, tu nie chodzi o dziecko niepełnosprawne, tutaj nie chodzi o troskę o inne osoby, o panią Olgę, o to, że im się działa krzywda. To jest nieszczęśliwa, zawiedziona kobieta, która miała swój prywatny cel, ale nie dopuściliśmy do tego, żeby zrujnowała jedną z rodzin. Jak wspominałem, Spinaker objął swoją opieką około 20 rodzin. Trzy rodziny zostały usunięte. Trzecia usunięta rodzina to jest, tak jak wspominałem już, pani Olga z mężem i trójką dzieci. Tutaj sytuacja wyglądała troszkę inaczej. Też poproszę o pomoc panią Asię, ponieważ ta rodzina bardzo mocno i bardzo często zmieniała mieszkania. Było ich sporo, a kiedy dojdziemy do tego, kiedy zamieszkali u nas, to ja wtedy wytłumaczę dlaczego. Historię Olgi z dziećmi poznaliśmy przez jednego z rodziców, który nam właśnie powiedział o rodzinie, która szuka pomocy. Pani w tamtym czasie była w ciąży, mieszkała właśnie wraz z mężem, dorastającą córką i dwójką jeszcze dzieci, w tym jedno było niepełnosprawne. Pani mieszkała na terenie gminy Roguźno, z tego co pamiętam. Tam no nie do końca pani była szczęśliwa, szukała zmiany, przeprowadziła się do Grudziądza, wynajmowała, zamieszkiwała u osoby prywatnej. Dowiedzieliśmy się później z historii, że pani opuściła to mieszkanie, ponieważ rzekomy właściciel molestował jej tą dorastającą córkę. No pani wróciła potem do miejsca, w którym mieszkała wcześniej. Skontaktowali się wtedy z nami, że potrzebują miejsca do zamieszkania, do życia. No my w chwili, akurat w tamtej chwili nie posiadaliśmy takiego miejsca, natomiast no, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to mieszkanie wynająć dla tych państwa, żeby zapewnić dach nad głową tej rodzinie. Udało nam się wynająć mieszkanie. Tutaj akurat ja uczestniczyłam w przeprowadzce tych państwa, pomogłam im się przeprowadzić do Grudziądza, urządzić mieszkanie, otrzymali wszystko to, czego potrzebowali. Pani w tamtym czasie akurat też potrzebowała opieki medycznej, więc też umożliwiliśmy to. Mieszkali na mieszkaniu, które wynajęliśmy, prawie 2 lata. Tak, było to mieszkanie przy ulicy Budowlanych, w których po krótkim czasie zaczęły się skargi lokatorów. Próbowaliśmy najpierw może trochę bagatelizować, potem tłumaczyć, że to są uchodźcy, może potrzebują czasu, żeby się zaklimatyzować, ale ten konflikt w tym mieszkaniu narastał. Narastał do tego stopnia, że mieszkańcy zagrozili właścicielowi tego mieszkania, bo oczywiście było to też mieszkanie wynajęte. Sądowną licytacją, ponieważ jest taki przepis w prawie, który pozwala, jeśli jakiś właściciel mieszkania czy lokatorzy, którzy tam zamieszkują, sprawiają problem pozostałym, przeprowadzić taką procedurę sądownej licytacji i właścicielowi oddaje się pieniądze, jeśli nie zostaną usunięci. Próbowaliśmy jeszcze w jakiś sposób ten konflikt łagodzić, ale niestety nie udało się to. Rodzina sama zaproponowała, że poszuka sobie jakiegoś większego mieszkania, lokum, które ewentualnie, w które się przeprowadzą. I tak rzeczywiście się stało. Poszukali sobie domu, chcieli ten dom wynająć. W związku z tym, że dom był dużo powyżej tej kwoty, którą my otrzymywaliśmy, umówiliśmy się, że my zapłacimy to, co my dostajemy, natomiast oni, jeżeli chcą mieszkać sami w domu, to sobie tą kwotę dopłacą.
I natomiast dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dużym podstępem. Dogadali się szybko z właścicielem, wprowadzili się tam, informując, że jest zgoda stowarzyszenia i stowarzyszenie jako niejako zostało postawione przed faktem dokonanym. No podpisaliśmy tą umowę, bo nie bardzo wiedzieliśmy, jak z tej sytuacji już wybrnąć, ale bardzo szybko dotarły do nas głosy, że stan prawny tego domu nie jest uregulowany, że nie jest to jakby jedyny właściciel i nie może podejmować decyzji o wynajmie, a pozostałe osoby, które były właścicielami, nie bardzo zgadzały się na to. W związku z tym podjęliśmy decyzję o próbie rozwiązania umowy najmu tego mieszkania, natomiast właściciel wyszedł z tego spotkania. Rodzina Olgi wynajęła sobie prawnika i kazała nam się kontaktować z prawnikiem. Kiedy my udaliśmy się na miejsce ze swoim prawnikiem, aby porozmawiać i wytłumaczyć im, że niestety to tak nie działa, usłyszeliśmy, że to jest ich dom, my mamy europejskie pieniądze, mamy za to płacić i nie dyskutować, dosłownie. Trudno było znaleźć kompromis wobec takiej postawy rodziny, więc rozpoczęliśmy procedurę eksmisji sądownej. Natomiast właściciel mieszkania chyba w porę, właściciel domu w porę się zorientował, powiedział, że nie chce takiej sytuacji, przejął tą rodzinę i z tego co wiem, chyba długo z nią nie wytrzymał, bo w tej chwili już też nie zamieszkuje tego domu, tylko zamieszkuje gdzie indziej. Więc nie jest prawdą, że my tą rodzinę wyrzuciliśmy na bruk, tylko ta rodzina nie akceptuje standardów w Polsce. Uważa, że im się wszystko należy, a my mamy za to płacić, bo na Ukrainie jest wojna. My to rozumiemy, że na Ukrainie jest wojna. Staramy się zapewnić takie warunki, jakie możemy, ale chyba przyzna sam pan redaktor, że też by pan chciał mieszkać w domu, za który ktoś płaci. I to jest ta rodzina, która w tej chwili negatywnie się wypowiada tak. Na Facebooku? To jest ta rodzina. I co zamierzacie z tym zrobić? Chciałbym to zatrzymać dla siebie, ale na pewno pewne kroki prawne, jeżeli tak dalej będzie, zostaną podjęte. Chcę tylko nadmienić, że kiedyś ta pani wpadła z awanturą do szkoły, wezwała na nas policję, sprawa skończyła się dla niej tym, że została skazana bodajże już prawomocnym wyrokiem sądu za zakłócanie porządku publicznego, ponieważ żądała od szkoły w trybie natychmiastowym wydania dokumentów, których szkoła w ogóle nie była w posiadaniu. Po prostu pomyliła instytucję. Janina, która takie obraźliwe w stosunku do nas kieruje epitety w mediach społecznościowych, trafiła do nas z całą grupą matek z dziećmi niepełnosprawnymi ze Stalowej Woli i myślę, że na początku powinna nam się też trochę lampka zapalić, że jest to osoba bardzo pretensjonalna, bardzo roszczeniowa i po trupach przysłowiowych dążąca do celu. W pierwszy dzień, gdy wszystkie rodziny przyjechały do Grudziądza, zostały umieszczone w rodzinach dzieci uczęszczających do nas do placówki. Jedna z mam zaproponowała jej mieszkanie. Bodajże po 2-3 godzinach dostałam informację, wręcz krzyczała Janina do telefonu, że ona tam nie zostanie, ponieważ tam znajduje się pies, a jej dziecko ma alergię. My po nieprzespanej nocy w trybie takim pilnym zaczęliśmy szukać jej kolejnego mieszkania. Trafiła do kolejnej rodziny, dosłownie po też kilku godzinach pobytu w tym mieszkaniu szefostwo pojechało i szukało kolejnego miejsca dla niej zamieszkania, ponieważ w tym mieszkaniu nie podobało jej się chyba towarzystwo, nie podobał jej się pokój, sposób życia tej rodziny. Nie mieliśmy na ten moment dla niej konkretnego schronienia, szukaliśmy jej mieszkania i chyba na kilka dni zamieszkała tutaj u nas w ośrodku. W tym czasie sami przygotowywaliśmy jej nowy apartament, znaleźliśmy na mieszka, bo to było jedyne mieszkanie, które spełniało jej standardy i tam mieszkała przez dłuższy czas. Od początku Janina mówiła o sobie, że jest turystką. Ona nie była uchodźcą, ona była turystką, która
tutaj przyjechała po zamieszkaniu w tym apartamencie przez nas od początku, bo to było mieszkanie w stanie deweloperskim, zostało urządzone, rozpoczęła swoje życie towarzyskie. Tak bardzo burzliwie opisywane, obfotografowane na Facebooku. Jednego dnia przed południem była w kawiarni, po południu w jakiejś restauracji, także faktycznie żyła tutaj i funkcjonowała jako turystka, która naprawdę dobrze się bawiła. Korzystała z różnego rodzaju wycieczek, które organizowaliśmy w ramach projektu. Naprawdę zwiedziła całą Polskę, była też na rejsie statkiem w Szwecji, a oprócz tego też nie przebywała w Grudziądzu, ale też podróżowała po świecie. Też nas prosiła o załatwienie biletów lotniczych, bo było nam to z racji takiej bariery językowej łatwiej załatwić. Była w Izraelu, była w Belgii, była we Francji. Także tej kobiecie naprawdę nie żyło się źle. W pewnym momencie, gdy dowiedzieliśmy się, jak się zachowuje, co robi, jaki ma cel, który chce tak za wszelką cenę osiągnąć, wtedy postawiliśmy kreskę i od tego momentu zaczęło się to, co tak naprawdę do teraz trwa i to, co nam utrudnia życie, to, że jest to osoba mściwa i zachowuje się tak, bo straciła jakąś swoją życiową szansę. Czyli co, po części wykorzystała was? Można tak powiedzieć? No, można tak powiedzieć. Tak, wykorzystała nas. Uważam, że nas wykorzystała, że od początku, od takiej euforii, bo to ona sama wpadła na pomysł, że zmontuje filmik i wyśle go do telewizji ukraińskiej. Mamy mnóstwo korespondencji, gdzie nam dziękowała, gdzie była super zadowolona. Jedną z dziewczyn, nawet nie jedną, kilka ściągnęła z Ukrainy, że tutaj jest tak fajnie, że jest taka rehabilitacja, że znalazła dobre miejsce do opieki nad swoją niepełnosprawną córką. Potem, gdy pewne jej plan został przez nas zniweczony, wtedy rozpoczęła się hejt, nagonka, a myślę, że pani Iwona Majorkę możemy powiedzieć, że już ma stalkerkę, ponieważ to, co robi, to, co wypisuje po nocach, dręcząc całe rodziny, naprawdę tak żyć się nie da. Chciałbym też dodać, że informowaliśmy o tej sytuacji zarówno MOPR, jak i ZUS i Straż Graniczną. Niestety reakcja, no przynajmniej ze strony MOPR-u, była dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ MOPR złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie, ponieważ chyba MOPR uważał, że powinienem bardziej pilnować tych wszystkich Ukraińców, co robią. Oczywiście ja złożyłem również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez MOP ze względu na to, że MOP nigdy nie, znaczy według dokumentów, które my posiadamy, MOP weryfikował i wypłacał po weryfikacji wszystkie należne świadczenia, mówimy tu głównie o tak zwanym 40+. Natomiast kiedy okazało się, że chyba sposobem na życie jest to, że mieszka się na Ukrainie, a co chwilę wraca do Polski po to, żeby co 30 dni mieć odhaczony pobyt tutaj i otrzymywać wszystkie dodatki. Urząd zamiast to zweryfikować w jakiś sposób, oddał mnie do prokuratury. I jak ta sprawa się skończyła? Nie wiem, nie mam wiedzy, nie mam też wiedzy, jak przebiega sprawa, którą ja złożyłem do prokuratury na MOPR, ponieważ jestem bardzo głęboko przekonany, że MOPR nie dopilnowuje swoich obowiązków, ponieważ to na MOPR ciąży obowiązek weryfikacji. MOPR ma wgląd do bazy danych Straży Granicznej. My takiego wglądu nie mamy. Nie możemy codziennie pytać, gdzie ktoś przebywa i czy na przykład na weekend nie pojechał na Ukrainę po rzeczy, odwiedzić bliskich lub w jakiś taki sposób, szczególnie jeśli ma się tyle osób pod opieką. Na Facebooku też pojawiły się informacje, że Janina
też przestrzega, czy też boi się przyjazdu do naszego miasta, że osoby mogą się nas bać, czują się zagrożone. Jest to niezgodne z prawdą, ponieważ to Janina cyklicznie co miesiąc przyjeżdża do Grudziądza. Ostatnia była też taka sytuacja, że przyjechała ekskluzywnym samochodem, zamieszkała w hotelu Ibis, a potem akurat w tym czasie mieliśmy piknik z dziećmi, jeździła pod placówką ubrana, przebrana tam w bejsbolówkę, objeżdżała placówkę, obserwowała, robiły zdjęcia, także to my możemy czuć się zagrożeni, a nie pani Janina wypisując takie bzdury na Facebooku i oczerniając nas przed mieszkańcami Grudziądza i nie tylko. Powiedzieć, że żadna z pań nie reprezentuje interesów ani ukraińskich, ani chyba nawet swoich do końca i bardzo często zastanawiam się, czy nie są interesy rosyjskie.